wypijam sobie właśnie kolagen, bo to już ten wiek. Mamy niedzielny poranek, a ja od piątku zaczynam nagrywać i coś mi w tym przeszkadza. W piątek była to zarąbista migrena, a w zasadzie już chyba klaster. Bardzo nie żyłam w piątek, więc tak jak rano zaczęłam nagrywać, tak po południu po prostu było po mnie. A wczoraj też również zaczęłam nagrywać i zasnęłam. Zasnęłam, mieliśmy z budynkiem drzemkę, hobby jutra miało nie być, spaliśmy sobie wspaniale. Chyba było mi to potrzebne, także well, nie idzie mi to wszystko ten weekend, ale nieważne. W piątek z tą migreną poszłam sobie na ten klub książki, do którego uczęszczam, a w zasadzie raz dopiero byłam, dlatego mi tak właśnie zależało, żeby kurczę pójść, bo no szkoda mi było tego, żebym znowu teraz odpuściła, jak się już tak zaangażowałam i nawet cudem udało mi się przeczytać bardzo krótkie opowiadanie, które mieliśmy przeczytać na ten klubik, ale akurat z tym miałam problem z czytaniem w tych poprzednich tygodniach, więc no jak już mi się udało, to stwierdziłam, dobra, nic mi nie przeszkodzi, idę na ten klubik. W ogóle okazało się, że byłam jedną tylko z dwóch osób, które przyszły, bo tak ludzi pozamiatały pewnie plany i różne takie sprawy. Więc fajnie było, bo tylko godzinkę trwało spotkanie, ja tam raczej się mniej się udzielałam, a raczej sobie posłuchałam, ale bardzo ciekawe rzeczy pani prowadząca mówiła z biblioteki, bo czytaliśmy Iwaszkiewicza. Ja w ogóle w mojej głowie takie te wszystkie około lekturowe dzieła Iwaszkiewicza też jakieś tam opowiadania czytaliśmy w szkole, więc to wszystko w mojej głowie jakoś się tak zapisało, jakie takie trudne, jako takie, co trzeba zrozumieć i tak dalej. A okazało się, że ten Iwaszkiewicz to w ogóle no super jest, bo tak się tutaj tylko to sobie tak płynie i tak się to lekko czyta w ogóle, jakby naprawdę coś wspaniałego. No i też właśnie pani była super przygotowana i opowiadała nam dużo o życiu Iwaszkiewicza, o tym, że był biseksualistą na przykład, to tego nie wiedziałam. O tym, że tam działał trochę z komunistami. No to takie różne smaczki, polecała nam też biografię. No ciekawe rzeczy, ciekawe, fajnie było pójść mimo wszystko. No a następne spotkanie mamy w czerwcu. Nie, w maju, a to z tego względu, że czytamy teraz Lalkę. I tego jestem super ciekawa, bo Lalkę, szczerze mówiąc, chyba całej Lalki za czasów szkoły nie przeczytałam. No, w szkole muzycznej ciężko było czytać lektury, bo nie było na to czasu po prostu. Bo Lalka to jedna z tych fajniejszych teoretycznie, no ale nie było czasu na wszystko, z tego co pamiętam. Natomiast teraz z ogromną chęcią sobie do tego wrócę. Udam, że nie mam pięciu innych rozpoczętych książek, które czytam. Wrócę sobie do tego z miłą chęcią i właśnie Lalkę sobie będziemy omawiać. Strasznie jestem ciekawa tego, jak to będzie wyglądała na przykład postać tej Łęckiej po latach, kiedy już jestem takim człowiekiem dojrzalszym. No, bardzo jestem ciekawa. Dam znaki, jak już przeczytam.
Będę ja się teraz szybciutko malować, bo chciałabym za jakąś chwilę wyjść sobie na miasto. No bo tak wczoraj w sumie cały dzień przesiedziałam w chacie przez tą drzemeczkę, bo to był mój plan z tym miastem, to był mój plan na wczoraj, ale nie pykło. A więc dzisiaj chciałabym sobie pójść na miasto. Chciałabym sobie, jako korzystając, że jest dzisiaj niedziela handlowa, to chciałabym sobie wskoczyć do Zary, zobaczyć parę rzeczy, bo mam bon podarunkowy do wykorzystania i tak chciałam sobie zerknąć na jakieś rzeczy, po prostu zarzucić oczkiem na coś ładnego. O matko, jaka jestem tutaj podrapana przez pana kota. Tak, i też na rynku są jakieś takie znowu stragany, nie chcę używać słowa targi. Na rynku, znaczy na placu solnym są jakieś stragany, a ja jestem człowiek stragan. Mam to po mojej mamie. Obie, jak po prostu widzimy stragany, to jesteśmy od razu całe chore i szczęśliwe. Chore w pozytywny sposób, że po prostu musimy koniecznie iść na ten konkretny stragan, na stragany i sobie iść tam popatrzeć, co tam ciekawego mają. Także ja, człowiek stragan, wybieram się dzisiaj na stragany na plac solny. A żeby właśnie sobie tak zażyć troszeczkę słoneczka i takich tam różnych, może jakaś kaweczka, jeszcze coś, zobaczymy. Także tak, make-upik. Śmieszna jest pogoda w sumie, bo tak mi się wydaje, że jest ciepło, ale chyba do końca nie jest ciepło. Nie wiem, więc chyba pójdę w długi spodzień. I dzisiaj sobie zrobimy na niebiesko make-upik troszeczkę, gdyż iż niebieską koszulę sobie chcę założyć. Także no, tak żeby coś fajnie korespondowało. Kocie, ty oczywiście jesteś gotowy, prawda? Jak stara se robi make-upy, to gotowy. Do tej Zary chcę też pójść z takiego powodu, może nie tylko nawet do Zary, ale jeszcze w inne sklepy, bo zbliża się wielkimi krokami Pyrkon, czyli taki chyba największy w tym momencie w Polsce zlot, konwent miłośników fantastyki, science fiction i ogólnie tych wszystkich około magicznych kwestii. Ja to wydarzenie kocham, uwielbiam, odbywa się ono w Poznaniu. I jakby moje serce od razu rośnie i moje wewnętrzne dziecko od razu zaciera po prostu rączki. No bo naprawdę bardzo lubię te wydarzenia. Jako osoba, która pozostała jakby sercem przy fantasy, sci-fi, jakby dalej lubię te wszystkie klimaty. No to taka okazja, żeby sobie poprzebywać z ludźmi o podobnych zainteresowaniach jest ekstra. Wydarzenie jest ogólnie przefantastyczne, bo naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tam, już pomijając spotkania z pisarzami, na przykład z aktorami, są naprawdę różne bloki tematyczne, bloki dotyczące gier, blok naukowy jest petarda, bo ja strasznie lubię takie naukowe rzeczy. I na przykład w zeszłym roku, choć byliśmy tylko jeden dzień, to udało mi się być na wykładzie Piotra Koło coś tam. Generalnie autora kanału Astrofaza, który super polecam, który właśnie porusza różne takie zagadnienia naukowe, kosmiczne i tego typu rzeczy. I bardzo fajnie się tego słuchało w zeszłym roku. W tym roku właśnie też Piotr ma być. No i oprócz tego milion innych różnych fajnych wykładów, spotkań, prelekcji, dyskusji i tak dalej. Więc ja to wydarzenie absolutnie uwielbiam i polecam. Właśnie tak trochę tłumaczę to, bo można sobie pomyśleć, że ja już troszeczkę za stara jestem. Ale nie, ja się w ogóle tego nie wstydzę. Ja uczestniczę w tym, mówię o tym głośno, jakby uważam, że wiek to nie gra roli. Jakby tam są dużo starsi ludzie też, całymi rodzinami ludzie przyjeżdżają na ten event, bo to takie fajne miejsce z taką dużą otwartością. No i przechodząc już do meritum, na Pyrkonie bardzo dużo osób jest przebranych, a to za postaci z gier, a to jakieś tam średniowieczne, gotyckie, fifarafa, różne naprawdę klimaty tam ludzie zarzucają i stroje. No i ja, oczywiście, poczytuję to za fantastyczną okazję do tego, żeby również się trochę poprzebierać. Co prawda nie za żadną konkretną postać, no ale lubię, ja w ogóle lubię tak niecodziennie wyglądać i takie różne śmiesznostki na siebie zakładać. No a nie zawsze to tak, znaczy to czy wypada, czy nie wypada, to ja mam generalnie gdzieś, bo to ja potrafię ubrać się śmiesznie nawet na miasto. Mówię śmiesznie, że tak niecodziennie i wiem, że dla ludzi to jest trochę too much, dla mnie nie.
Natomiast tam zamierzam pojechać tak na grubo, z make-upem, właśnie tak sobie już trochę koncepcję na każdy z 3 dni robię, ubraniową. No i tak właśnie. Na pewno będą grane peleryny takie szyfonowe różnego rodzaju, bo to jest coś, co uwielbiam. No i właśnie jakieś takie konkret make-upy. Brokaty, to sprawy. No nie mogę się doczekać, pewnie bez znowu będę wyglądać jak górnik, jak się tak wymarzy. Bo kiedyś próbowałam sobie zrobić taki makijaż, taki, wiecie, taki dark i właśnie gotycki i wyglądałam jak górnik. Więc ja nie umiem w takie klimaty, ale to mnie w ogóle nie, wiecie, demotywuje, tylko ja idę w to dalej i cisnę. Także no zamierzam tam może jakieś fajne jeszcze nakrycie głowy sobie skombinować, takie Także ja zamierzam się tam na tym Pyrkonie również pobawić imidżem swoim własnym. No i ku właśnie takiemu imidżowi potrzebuję kilka rzeczy, bo muszę jeszcze właśnie do krawcowej to wszystko oddać, bo to jest taka moja koncepcja z głowy. No i właśnie potrzebuję topu, myślę sobie, że na jedno ramię, więc chciałabym się za czymś takim rozejrzeć, no bo już to już się zbliża powoli. Z maj mamy za rogiem, a to się tam dzieje w połowie czerwca. No a wiadomo, że krawcowe, znaczy taka pani krawcowa, którą ja kocham i uwielbiam, to ona ma mnóstwo rzeczy do robienia, także muszę jej dać też trochę czasu, żeby to zrobiła. No i tak właśnie chciałabym taki top na jedno ramię i żeby z tego topu zwisała, żeby mi właśnie doszyła taką szyfonową taką szarfę. I jeszcze coś tam pokombinujemy sobie, także no. Teraz patrzę, czy to się nagrywa, bo sobie pomyślałam, matko, jakby to się nie nagrało, a ja bym musiała to wszystko jeszcze raz. Także tyle, jeśli chodzi o Pyrkon i moje wyjście na miasto dzisiaj w poszukiwaniach, bo w końcu mam trochę czasu, żeby się tym zająć, więc należałoby. Ja sobie będę robić ten niebieski makijażyk taką paletką Mio. The Froxale. To jest jakaś tam współpraca z kimś tam. W ogóle przepiękna jest ta paleta. Ha, to cudo. Poleciła mi ją też moja koleżanka, która mi pokazała i ja już wtedy wiedziałam, że no kurczę, bo jak ty ją kupujesz, to ja też ją muszę mieć. Nie chcę tego tak za bardzo. O, tak to wygląda. Tu jest też niebieski, o, w tym miejscu kolor, ale jest na nim jeszcze taka gąbeczka, nie chcę tego ściągać. Natomiast tak wyglądają te kolory. Przepiękne! A ja, że właśnie ostatnio się bawię trochę kolorami w życiu, wychodzę ze swoich jakichś tam, wiecie, takich, bo wcześniej to miałam takie tylko błyski i beże, a teraz ja teraz wchodzę w swój kolorowy etap w życiu, bez trwogi w sercu, także pociśnijmy tutaj, pociśnijmy, a może zresztą wezmę ten właśnie gąbeczkowy kolor, bo wydaje mi się, że on taki fajny. Cholipka, tylko jak to ściągnąć? Dobra, udało się. No to jeszcze raz pokażę, jak już ściągnęłam gąbeczkę. O, tak się to ma. Well. No dobra, to idźmy właśnie w ten jasny fok. Świetnie się czuję, wiecie, bo ja nie czuję się kompetentna do robienia takich rzeczy, ale mówię, a tam, internet wszystko przyjmie, nie? Idźmy w to. No i dobra, napypkałam ja sobie na całą powiekę ten fok kolor. Na razie to wygląda trochę blado. Taki fajny gołębi niebieski to jest, bardzo mi się podoba. I teraz sobie pójdziemy w jakiś ciemniejszy do załamania. Ja w ogóle też używam sobie, bo to był w ogóle mój bardzo duży problem przez pewien czas, że mi się te cienie zawsze rolowały. Ale to zawsze. Mogłam kupić najlepszej jakości cienie, zawsze mi się to zbierało, wiecie, w tym załamaniu. I odkryłam, nie wiem, pewnie zresearchowałam sobie, że bardzo się fajnie paint poty z Maca sprawdzają pod cienie. I rzeczywiście super, to od tamtej pory, kiedy nie nakładam cieni, dopóki nie nałożę jakiegoś paint pota, bo to w sumie obojętne mi jest, jakim on jest kolorze, bo tak, i tak to przykrywam cieniami. Więc właśnie tutaj na przykład jest taki w takim bardzo neutralnym. Nie widać tego potem, a wszystko mi się super trzyma. I w końcu mnie to nie denerwuje, bo jak byłam młodsza, to zawsze wyglądam jak kasztan z tymi zrolowanymi cieniami. No i teraz sobie pójdziemy w kolor Night. Idźmy w Night. No i dobra. Trochę sobie to zrobiłam poza kamerą resztę, bo
Bo tak. Jakby załamanie to jest ten night color. Potem sobie takiego tego brokaciczku tak capnęłam na wierzch, a na dole jest to ten środkowy spell. No i tak to wygląda. I to jest taka moja opcja, jak mam taki dzień, że mogę sobie pozwolić, no nie? Bo jakby, jak mam taki dzień, że muszę wyglądać bardziej stonowanie, no to na przykład bym sobie tylko na dolną powiekę machnęła jakiś kolor niebieski, żeby coś fajnie korespondowało. No jak mam taki dzień, że mogę sobie pozwolić tak jak dzisiaj, no to idę w konkret niebieskość, natomiast no ja to sobie tak dostosowuję, no nie? Żebyście sobie tak nie myśleli, że ja taka lambadziara to na co dzień jestem. No, nie, no, żartuję. Żartuję. No i teraz tak sobie myślę. Mam tutaj ten taki bajerek z ostatnich targów. No, w kolorze niebieskim. I tak sobie umyślam tutaj tak w kąciczki. I tu chyba też może troszkę zobaczymy. Ja wiecie. O. Jakie to jest piękne. Widać to troszkę chociaż. Średniaweczka. No troszkę się tłumieni w tym aparacie. Efekt jest to delikatny. No i fajowsko. No i właśnie, wiecie, takie brokatki to też fajne, żeby sobie tak do kącika oczu machnąć. Fajnie to wygląda. No i git. Ja podkładów nie nakładam nigdy. Nie znoszę podkładu. To w ogóle nie jest moja bajka. Podkłady. No więc... Więc co? Więc tylko nakładam puder, który jest taki mocniejszy. W sensie taki bardziej też skoncentrowany. Plus Foundation z Powder Plus Foundation. To jest niby puder i podkład w jednym, więc takie coś jeszcze spoko. Ale sam podkład w sobie, o matko, nie znoszę tego, więc po prostu tego nie nakładam. Finito. Na razie nie nakładam tego pod pudru, bo będę się ubierać, coś tam, to sobie to wszystko jeszcze 7000 razy zmarzę, więc na razie zostawiam. Tak jest, tak jak jest. I idę sobie zrobić sałatkę.
Ja właśnie jestem w Bielsku Białej u swoich rodziców, w moim domu rodzinnym na parę dni, jednak bez kocika, bo stary został z kocikiem. Zdecydowaliśmy, że tak będzie lepiej z kilku względów. No i trochę większy spokój jest bez stresu tutaj. Także bardzo fajnie, jutro wybieram się w góry. No i tak, jakby co chcę powiedzieć, że kąpię się w tej zieleni, która jest tutaj wszechobecna, a której bardzo mi brakuje we Wrocławiu. No co, Helenko? O co, idziesz tutaj? Bo ty wiesz, że tutaj smyrkanko czeka, tak? Ojciś, tu chodź. Tu chodź, kici. Ojejciuś, taki piękny kotek. Pusz, ojciuś, a podgryskasz? Podgryskać też będziesz, tak? No super. Piękny kotek. Jaka tutaj mnie uprzejmość trafiła. Pani Helenka do mnie przyszła, no hej. Oj, kuli robisz, tak? Jakie piękne paputki ktoś ma. Oj, oj, oj. To są największe kwiaty. Aha. No i co to myślisz, że będzie obrodzi w tym roku? Ta jabłonka? Chciałby jedne jabłko dało. A szarlotka jakaś będzie z tego? Aha. I wiśnie z tego będą? Zawiązała, no. To już są zawiązki. Aha. A ci szpaki nie wyjedzą? Wiśnie? No. Wiśnie czereśnie jedzą. Kurwa, wiśnie czereśnie jedzą. Czyli będzie co z tego? Ale ja. To jest strolka. Co jest? Strolka. Ja już jestem gotowa, bo zaraz sobie z mamą jedziemy na miasto, tak pochodzić i na jakąś kaweczkę, coś tam gdzieś tam. No i chciałam pokazać, jak używam tych brokatów, kiedy jest właśnie trochę cieplej, kiedy sobie mogę na to pozwolić, bo jest luźna okazja. No i przede wszystkim ja sobie obsypałam tutaj dekolt tym brokatem i fajnie to wygląda, bo to tak sobie w słoneczku się mieni. I oprócz tego mamy tutaj na tych skroniach troszkę i w kącikach oczu. I tak to wygląda, jakby z daleka tego jakoś niespecjalnie widać, ale też użyłam tego tego brokatu jasnego. Pewnie jakbym użyła takiego ciemniejszego, no to ten efekt byłby bardziej wyrazisty. Ale jako, że już jest dużo kolorów, no to już więcej nie dodawałam. Natomiast to jest ten z targów. Generalnie te dziewczyny nazywają się, myślę, że jak się do nich napisze właśnie na Insta, albo na to iskra.pl. Tylko, że nie mają żadnych postów, żeby was to nie straszyło. Nie mają tam żadnych postów, bo one generalnie tego za bardzo tak online nie sprzedają. Ale wydaje mi się, że jak może się do nich napiszę, to że się uda kupić. Ich główna firma się nazywa Modelina With Love, coś takiego. Ale ja tak sobie pomyślałam, że kupię parę tych brokatków. I może za niedługo jakieś rozdanie zrobię, jakby ten kanał trochę urósł. Tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie, jak komuś sprezentuję, bo ja lubię się dzielić. I jeszcze takim zarąbistym czymś to już w ogóle. Także tak sobie myślę, że za niedługo może coś takiego się ogarnie, ale jakby co, to właśnie możecie szukać na Instagramie iskra.pl lub też na Modelina With Love. Tak się nazywają dziewczyny. Ja dzisiaj mam letniaczek outfit. Bo jest cieplutko, mam nadzieję, że tam nie zmarznę. Do tego biała mała torebka. I lecimy! Majóweczka time! Wspaniale, że jest majóweczka, bo udało mi się dzisiaj zastać panią Krawcową, która jest tutaj w moim mieście rodzinnym i ona jest absolutnym wizjonerem. Nie spotkałam drugiej takiej Krawcowej i w ogóle kocham ją. Bardzo żałuję, że nie mam takiej we Wrocławiu. I ona
To jest kobieta z polotem, jest fantastyczna. No i ja w zeszłym roku kupiłam sobie w Zarze taką pelerynę fajną z szyfonu, a taką narzutkę hobby. No i super mi się to sprawdza. No i cały czas sprawdzam na sklepie w Zary, czy mają może takie peleryny, ale nic się takiego nie pojawia. No więc ja dzisiaj mówię pani droga. Czy pani mi tu takie coś uszyje? Pokazuję jej tę fotkę. A ona, że o Boże, super, super, bo ona lubi takie bajery. No i kupiłam sobie, bo ona ma pracownię krawiecką zaraz przy takim przepotężnym sklepie z tkaninami. Takim potężnym. Wszystko tam jest naprawdę. Wszystkie krawieckie, około krawieckie rzeczy. No i kupiłam ja sobie takie piękne kolory tych szyfonów. Jest tutaj taki niebieski połyskujący, taki różowy, ale piękny ten różyk. Tutaj taki stonowany kaki. No i biały. Tak trochę. No, więc takie kolory sobie właśnie zakupiłam. Wyślę pani, znaczy mamą moją, wyślę jej tą moją pelerynę i mi buszyje takie. Także bardzo sobie cenię, że mam tutaj właśnie taką panią, która jest magikiem i tak jak mówię właśnie wizjonerem, bo takich ludzi brakuje. Ja uważam, że dobrego fryzjera w życiu mieć, dobrego krawca, jeszcze paru by się tutaj znalazło, że takie po prostu osoby mieć w życiu, takie pewniaki, to już w ogóle można żyć. Także tak.